Filozofia analityczna i kontynentalna. Ważny podział. Zwłaszcza dla filozofii współczesnej. Filozofia kontynentalna. Niemcy, Francja, Włochy. A nie, Włochy to chyba gdzieś tam. Filozofia analityczna. Wielka Brytania, Australia i Stany Zjednoczone. Filozofia analityczna zajmuje się głównie językiem. Filozofia kontynentalna zajmuje się wszystkim. Filozofia analityczna analizuje język. Dwa rodzaje analizy. Języka sztucznego i potocznego. Filozofia kontynentalna nie analizuje języka. Ona najczęściej opowiada, czyli prowadzi dyskursy. Cel filozofii analitycznej? Pokazać, jak język wodzi nas za nos. I jakkolwiek to nie brzmi. Cel filozofii kontynentalnej? Na ogół całościowa wizja świata. Więcej różnic? A proszę bardzo. Filozofia analityczna lubi naukę. Filozofia kontynentalna? Nie zawsze. Łatwiej czyta się dzieła z zakresu filozofii analitycznej. Tak jakby więcej się rozumie. Problemy podziału. Szkoła lwowsko-warszawska. Czyli filozofia analityczna w centrum kontynentu. A co z Husserlem? No nie wiem. Filozofia kontynentalna i analityczna w 80 sekund. Da się? No da się. Ale ledwo co.